Pisaki mogą z łatwością zamienić się w lampę. Dziewczyny znów przyniosły lalki do szkoły. I jedna z Barbie wylała wodę. Żaden problem, później to posprzątam. Ups, co za upadek. Nauczyciel się poślizgnął. Proszę, masz tu mopa i wiadro. Powiedz Barbie, żeby posprzątała podłogę. Odetnij końcówkę od butelki po kleju. Włóż do środka pusty wkład do długopisu i zaklej go gorącym klejem. Pomaluj go farbą akrylową. Owiń włóczkę dookoła dwóch palców. Zawiąż z jednej strony supełek i przetnij drugą stronę. Przyklej włóczkę do gotowej rączki mopa gorącym klejem. Weź pierścień od nakrętki po słoiczku z farbą. Przetnij go na pół. Przymocuj rączkę do pustego pojemnika po modelinie szpilkami. Obetnij obcęgami wystające części szpilek. Nanieś gorący klej na ich ostre końce. Włóż mopa do wiaderka. Wiesia współczuje swojej lalce, więc sama myje podłogę. Na szczęście nie rozlało się dużo wody. Ten mop dla lalek idealnie nadaje się do tego zadania. Juhu! Przerwa! Możemy zrobić duże szkody w 5 minut. Walka na Orbis! Cel! Pal! O nie! Chyba zepsułam globus! Świat złamał się w pół! Co mam teraz zrobić? Nie możemy wyrzucić przecież całej półkuli! Wiesia ma pomysł. Zamieńmy ją w światowe jacuzzi dla Barbie. Ściągnij zepsuty globus ze stojaka. Pomaluj go srebrną farbą akrylową. Przyklej koralik do dziurki gorącym klejem. Spraw, żeby wyglądał jak korek do wanny. Odwróć półkulę. Przymocuj cztery kamyczki. To będą nogi wanny. Przyklej tekturowy okrąg dookoła krawędzi. Pomaluj go lakierem akrylowym. Nałóż złotą folię. Wygładź ją pędzlem i usuń jej nadmiar. Podgrzej słomkę i zegnij ją pod kątem. Odetnij nadmiar. Przyklej do krawędzi jako kran. Przyklej po bokach koraliki. Pomaluj kran srebrną farbą akrylową. Zrób dziurkę pod kranem podgrzaną końcówką pistoletu do gorącego kleju. Włóż słomkę. Wlej rozcieńczone mydło do wanny. Dmuchaj w słomkę, żeby w jacuzzi pojawiły się bąbelki. Barbie świetnie czuje się w jacuzzi. Dodajmy więcej bąbelków. Wygląda bardzo relaksująco. Zostawmy spa dla Barbie na biurku nauczyciela. Nadchodzi! Co to jest? Nasza nowa uczennica bierze kąpiel? Dziewczyny, macie może z tym coś wspólnego? Wiesia znów zostawiła wszystkie pisaki bez zakrętek. I wszystkie wyschły. Muszę znaleźć jakiś sposób na użycie tych martwych przyborów. Mam pomysł. Zrobię lampę dla Barbie. Odetnij wystające części z nakrętki po słoiczku do ciastoliny Play-Doh. Zrób dziurkę na środku podgrzaną końcówką pistoletu do gorącego kleju. Przyklej do niej pisak. Odwróć podgrzewacz LED-owy do góry nogami i przyklej go gorącym klejem do końcówki pisaka. Przyklej skówki po pisakach dookoła podgrzewacza. Moja jasna lampa jest taka fajna! Barbie na pewno się spodoba. Nauczyciel wszędzie widzi lalki. Dzięki temu wpadł na wspaniały pomysł. Kiedy był dzieckiem, chciał uczyć techniki. Teraz wreszcie może użyć swoich talentów. Będzie pracował z narzędziami i przyborami szkolnymi. Ciekawe, co stworzy. Przetnij pustą butelkę po kleju na pół.
Przyklej kawałek gumowej pianki do zewnętrznej części pudełka gorącym klejem. I owiń różowym, satynowym materiałem. Przykryj tył papierem piankowym. Sklej dwie takie części ze sobą gorącym klejem pod kątem. Przetnij elastyczny ołówek. I przymocuj podłokietniki po obu stronach. Zrób stabilną ramę z drewnianych kredek. Pomaluj je farbą akrylową. Powieś na niej huśtawkę za pomocą dwóch satynowych wstążek. Wow, jaka śliczna huśtawka! Wypróbujmy ją! Idealnie! Juhu! Nasze lalki będą się świetnie bawić! Wszystkie dziewczyny lubią rozmawiać. Fajnie jest dzielić się ze sobą najnowszymi plotkami. Ups, co to za hałas? Nasze Barbie potrzebują osobnej kanapy. Zrób wykrój tapicerki na kanapę z materiału tak, żeby odpowiadał rozmiarem staremu piórnikowi. Sklej ze sobą dwie warstwy gorącym klejem. Zostaw jedną krawędź otwartą. Wywróć na prawą stronę i wypełnij jedną połowę watą. Sklej w połowie i wypchaj drugą połowę. Zaklej dziurę. Przeszyj całość. Spraw, żeby wzór wyglądał jak na prawdziwej kanapie. Przyklej materac do piórnika gorącym klejem. Owiń starą tubkę pokleju w sztyfcie kawałkiem sztucznej skóry. Przyczep stary magnes z jednej strony. Pomaluj całość lakierem akrylowym. Nałóż złotą folię. Wygładź ją pędzlem. Usuń nadmiar. Przymocuj dwa podłokietniki do kanapy. Pomaluj puste, plastikowe pudełeczka po farbie złotą farbą akrylową. Pomaluj zewnętrzną część piórnika na różowo. Przymocuj złote nogi do kanapy. Usiądźcie sobie wygodnie, dziewczyny. Od razu lepiej. Ta kanapa jest taka miękka i wygodna. Nie ma sprawy. Krysia wyrzuca swoje stare rzeczy. Żegnaj, paleto! Ale Wiesia daje jej nowe życie. Odrysuj starą paletę do farb na ozdobnym papierze. I wytnij kółko. Przyklej je gorącym klejem do palety. Podgrzanym nożem odetnij końcówki starych pisaków. Przyklej cztery pisaki do tyłu palety gorącym klejem. Zrób nogi od stołu. Pomaluj całość farbą akrylową. Odwróć stół. Przyozdób krawędź satynową wstążką. Zobacz, Krysiu, nasze lalki mają własny stół. Świetna robota, Wiesiu. Byłabyś świetnym stolarzem. Lalkom jest bardzo wygodnie. Urządźmy spotkanie przy herbacie dla naszych Barbie. Nasze lalki mają swój salon piękności na biurku. No jasne, bo mogą cały dzień siedzieć tutaj i patrzeć na siebie w lusterku. Weź starą linijkę i przytnij ją, aby była tego samego rozmiaru co kątomierz. Połącz je gorącym klejem pod kątem 90 stopni. Pomaluj całość na różowo. Teraz pomaluj całość lakierem akrylowym. Posyp kątomierz brokatem. Wytnij kawałek lustrzanej tektury, aby pasowała do kątomierza. Przyklej kawałek dwustronnej taśmy klejącej z tyłu. Przyklej pół koraliki do ramy lustra. To będą żarówki. Nauczyciel się wkurzył.
Wy i znowu te wasze lalki. Ściągajcie wszystko z biurka. Ale to lusterko jest w porządku. To kątomierz. To geometryczny dodatek. Nawet nauczycielowi podoba się nasze nowe lustro. Podobały ci się nasze mebelki dla Barbie? Daj nam znać poniżej, jak zamienisz twoje stare przybory szkolne w prezent dla twoich lalek. Zamienisz globus w jacuzzi, piórnik w kanapę albo kątomierz w lustro? I nie zapomnij dać temu filmikowi lajka, subskrybuj nasz kanał i kliknij ikonę dzwonka, żeby nie przegapić nowych pomysłów dla Barbie od Trum Trum.